Powiedzcie mi Q. Powiedzcie mi end. Powiedzcie mi A. Powiedzcie mi Q and A. Jest godzina 20:40. Zaczynamy Q&A. Tak. Hej. Hej. Ja jestem Amelia. Jestem Aleksandra. A mniej formalnie po prostu Ola i Amela. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w naszym długo wyczekiwanym Q&A. Nagrywamy go nowym sprzętem, to znaczy takim, którego jeszcze tutaj nie było na kanale. Mam nadzieję, że to coś zmieni i ta jakość będzie faktycznie lepsza i że jakby ten sprzęt będzie łatwy w obsłudze. Mam nadzieję, że uda mi się jakby go ogarnąć i tak dalej i wszystko będzie dobrze. I teraz tak, zaczynamy Q&A, do którego przygotowywałyśmy się bardzo długo. Zadawaliśmy... Było kilka w przeciągu ostatniego pół roku, okienek na Instagramie, w których zadawaliście nam pytania i teraz je wszystkie sobie zebrałam, podsumowałam. Mam nadzieję, że o żadnym nie zapomniałam i niczego nie pominęłam, a jeżeli tak, to piszcie po prostu w komentarzu lub jeżeli macie w ogóle jeszcze jakieś pytania. Będziemy trochę jednak opowiadać, więc to może być taki, wiecie, nudny film, nic się nie będzie działo, ale możecie poznać odpowiedzi na jakieś tam pytania. Jakąkolwiek drogą, jeżeli doszły do nas jakieś pytania, to starałam się je zebrać w jedną formę i teraz wam je przedstawić. A w komentarzu też się pojawiały pytania, więc zapraszamy teraz do oglądania i mam nadzieję, że to będzie takie w miarę usystematyzowane. To znaczy, zaczniemy najpierw od podstawowych pytań pod tytułem... Ja wiem, że się jeszcze nie domyśliliście. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości, to ja jestem Amelia, a ona to jest Aleksandra. Jesteśmy siostrami. Jesteśmy siostrami po prostu z krwi. Jesteśmy niestety spokrewnione. Nasza mama ostatnio nam powiedziała: Jezu, dziewczyny, jak wy śpicie. A spałam u Oli na rozłożonym łóżku, jak przyjechałam na weekend. Jezu, jak wy śpicie, jesteście takie podobne się robicie. My się oczywiście wypieramy, Ola nie jest taka ładna jak ja, ale... Ona tak inteligentna jak ja. Nie no, myślę, że akurat... Na odwrót. Na odwrót. I nagrywamy na YouTubie od 2021 chyba. Wiesz, że niedługo jest... teraz w lutym. Trzyletnica kanału. Tak, to jest któryś luty, nie pamiętam który, ale... Mi się wydawało, że 11 zawsze. A mi, że 12, a dzisiaj jest 12. Jeżeli się tak złożyło, że nagrywamy, to jestem po prostu... Pod wrażeniem. To jest nasz pierwszy filmik. Widziałam, tak właśnie myślałam, że to jest 12 luty. Słuchajcie, totalnie przypadkowo dzisiaj miałam 3 lata. Oh my goodness! Ale tak właśnie mi się coś kojarzyło, że to jest 12 luty, bo w zeszłym roku też świętowałyśmy... Ja cię nie mogę. No. Dzisiaj miałem 3 lata. Matko boska. Dobra, przejdźmy już do nagrywania. Jeżeli zastanawiacie się, od ilu tu jesteśmy, to jesteśmy od 3 lat. Na chwilę obecną mamy ile subskrybentów? 300. Nie, bez przesady. 169. Prawie 170. Tak jest. Jesteśmy wam bardzo wdzięczne za każdą jedną osóbkę, która tutaj jest, która nas ogląda, która zostawia lajki, komentarze, pisze do nas miłe słowa na Instagramie, która jest z nami tutaj, subskrybuje nas na Instagramie, nas obserwuje i ogląda nasze relacje. To bardzo wam dziękujemy, bardzo was kochamy i jesteśmy tutaj dla was. I bardzo was kochamy. A więc zakładając, że niektóre osoby mogą być na przykład u nas nowe, opowiemy kilka słów o sobie. Ja mam na imię Amelia, na drugie mam Maria, a na trzecie mam Anna. Ola za to nazywa się? Aleksandra. Na drugie imię mam Zosia, a trzeciego imienia nie posiadam. Ola jeszcze nie miała bierzmowania, także to jest Aleksandra Zofia. Kto wybierał jej to imię? Ja. Kto wybierał jej drugie imię? Ja. Nie ma za co. Dzięki. A ty mi nie wybierałaś imię? Kurde, widzisz, wypadło mi z głowy. Dobra. I na stan obecny ja mam lat 18. A ja lat 11. Za miesiąc mam 19, ale jeszcze się cieszę tym faktem. A ty masz już 11. Skończone bardzo niedawno. Ja się bardzo z tego cieszę. Bardzo się Ola cieszy. Twoje pierwsze naście, a moje ostatnie naście będzie. No faktycznie. Smutna situation. Dobrze. Czy mamy chłopaków? No cóż, jeżeli ktoś włączył YouTube'a i to jest pierwszy film, jaki ogląda o nas, to może nie wiedzieć. Zresztą dużo osób nie wie, bo pojawił się taki komentarz, czy Mateusz to twój chłopak. Był taki komentarz. Nie. Tak, był. No bo słuchaj, nagrywaliśmy jedno Q&A w naszej karierze trzyletniej i na tym Q&A powiedziałam, że nie mam chłopaka. A nie miałaś? Nie miałam wtedy jeszcze. Z Mateuszem wtedy jeszcze nie byłaś? Nie. W
Wtedy jeszcze nie miałam chłopaka. Swoją drogą to było dosłownie chwilę przed tym, jak zaczęliśmy chodzić, więc naprawdę się szybko zaktualizowało, ale teraz aktualizuję. Mam chłopaka od 3 lat prawie. Prawie 3 lata. W czerwcu będą 3 lata i nie jesteśmy zaręczeni. To są pierścionki zwykłe, bo też padło takie pytanie. Nie jesteśmy zaręczeni, rozwijam wszelkie wątpliwości. Jesteśmy swoimi najlepszymi przyjaciółmi, przynajmniej ja tak mam nadzieję. I oczywiście no przez to, że znamy się w sumie, ile lat się znamy? Kiedy go poznałam? W 2019. A jest 24. Matko Święta. Budujemy powoli nasz związek i uczymy się siebie nawzajem i po prostu jak na razie nam wychodzi. Mamy dosyć duży staż jak na to, że w sumie no miałam 16 lat, jak zaczęłam z nim chodzić. I całkiem w porządku nam się układa, także myślę, że to jest taka miłość na całe życie. Chociaż mówiąc to, gdy mam 19 lat, to 18. Wytniemy to. Nie było tego. Mając 18 lat, to jest jeszcze trochę za wcześnie, ale no. Jezu, już mam prawie 19. Jestem taka stara. A nie, ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że jeżeli na przykład Mateusz będzie miał za 5 lat, 25 lat, to on już będzie taki dorosły. A ja za 5 lat będę nadal takim dużym dzieckiem po prostu. Takie mam wrażenie. I to mi się podoba, bo wiek to tylko liczba, a ja po prostu zawsze będę taka słodka juracza. Coś mówiłaś? A Olu, czy ty masz chłopaka? Tak. A jednak. Czy to jest ten wybranek, który na urodziny przyniósł ci takiego wielkiego dwumetrowego misia? Dwumetrowego misia? Możliwe. Stefan? Nie ma tak na imię mój chłopak, ale ten miś tak ma na imię. Ale miś tak ma na imię, ja mówię miś. Stefan jest wyższy ode mnie. I ode mnie. Serio? Nie. Myślałam, że jesteś podobnego wzrostu. Ile masz wzrostu, kochana? 1,51 m. Bo ktoś zadał ci takie pytanie, aha, tu na Instagramie prywatnym, tak? No. Czyli Ola ma 1,51 m, tak? I chłopaka. Masz 1,51 m? Tak. I chłopaka. Ja, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jestem... Mam chłopaka. Też mam chłopaka i mam 1,82 m. Ej, a jak robię tak, żebyś taką stronkę coś tak przesuwa? Tak. Tak się tak wiesz, tak strona się przesuwa, tak? Tak. Dobra. I teraz odpowiemy na bardziej konkretne pytania, typu jaki mamy kolor oczu? Ja mam brązowe po mamie, Ola ma jasne po tacie. Zielone. Myślę, że to było to ważne pytanie. Nie, ale teraz tak na poważnie. Jaką książkę najbardziej polecacie? Wszystkie. Jest ich za dużo, ale myślę, że zrobimy taki filmik. Ale nie, takie, ale na przykład top 10 książek naszego życia. Ale odpowiedzmy. Tak, na szybko, jakie bym miała polecić, jeżeli chodzi... Jeżeli patrząc na to, że mam lat... 18. Mam 18. I jestem dziewczyną, która lubi czytać książki i lubi wszystkie gatunki prawie, a w szczególności romanse, thrillery psychologiczne lub takie tego typu, to takie typowe książki, które trzeba przeczytać w życiu w ogóle, to... O Jezus, seria Flawless, ja kocham, jeżeli jesteś nastolatką, a nie czytałaś serii Flawless. Ja nie czytałam trzeciej części, a to dlatego, że ja nie chcę sobie odbierać tej przyjemności w życiu i ja chcę po prostu ją przeczytać jeszcze nie teraz, bo jestem jeszcze za młoda. I chcę po prostu dozować sobie przyjemność. Słucham ciebie. Ja jestem nastolatką, nie przeczytałam Flawless. No dopiero zaczynasz być nastolatką. Ja mówię o takiej nastoletności 15, 16, 17-letniej. O takiej nastolatności. Seria Flawless, czyli trzy książki Marty Łabęckiej. Jakby absolutnie kocham tę trylogię. Jest niesamowita, taka dla nastolatek. Z takich książek romantycznych, no, góruje u mnie ta trylogia, ale to dlatego, że moje serce kupiła. To jest jakby osobista moja po prostu subiektywna opinia i tyle. I po prostu żałuję, że nie mogę sobie wytatuować Flawless na czole. Bardzo tego żałuję. Możesz. Serio? Nie, no nie. Mamo, mogę sobie wytatuować Flawless na czole? Proszę. Dziękuję. Z dodatkowych książek, takich, które ogólnie w życiu trzeba przeczytać, nie moja subiektywna opinia, że romans super, tylko ogólnie, które bym poleciła praktycznie każdemu, to na przykład Kwiat dla Algernona, albo Chłopiec z latawcem, albo z takich thrillerów bardziej obyczajowych, bardziej takich nowszych, Pacjentka z 2019, dużo o niej mówię w sumie, chyba mi się wydaje, bo tutaj jeszcze mam Boginię swoją drogą, to jest druga książka
autora Pacjentek, co jest w sumie nawet zaznaczone na okładce. I tą książkę czytam obecnie, o tym jeszcze będzie trochę, bo ja będę o niej opowiadać, bo ją kocham. Pacjentka, najlepszy chyba thriller, jaki widziałam. No, ja po prostu skończyłam. Macie 5 książek. Tak uważam, ale na pewno jakieś zapomniałam. To jest pierwsze 5, które mi przyszło do głowy. Jeśli chodzi o mnie, to w sumie z takich książek, co czytałam tak ogólnie, nie mam za dużo, które mi się podobały, ale z lektur szkolnych już bardzo, znaczy ogólnie nie przepadam za lekturami szkolnymi, bo tak muszę z przymusu i tak czytać, a raczej wybierają takie, co nie podobają mi się. No niektóre lektury są. No tak, takie, na przykład mały książę, moim zdaniem, nawet że go nie czytałam, to z opinii jest bardzo wartościową książką, ale z opinii na przykład to jest fajna książka, a na przykład jakie, jakaś Asiunia jakaś to o wojnie jest, no niby fajna, pouczająca, ale taka nie chcę jej czytać, bo po pierwsze jest smutna, po drugie jest taka, no rozumiecie, o co chodzi. Ale były dwie lektury, które mi się spodobały i pierwsza super była, o Karolcia. Czytałam ją w trzeciej klasie, ale była taka super, taka fajna, taka, że aż mi się chciało czytać. Polecam bardzo, jak ktoś chce, nieważne w jakim jest wieku, to jest super. I druga książka to... Nie, to ta jest top 1, sorry. To Akademia Pana Kleksa. Mimo, że jest taka... Na ten moment, jak ją czytałam, to była długa dla mnie mega. I tak już tak mnie mdliło od niej, ale była mega fajna. Mega, mega mi się podobała. Jakby teraz spojrzeć na całość. Ale z takich książek poza lekturami szkolnymi, to myślę, że Magiczny kotek. Chcę być sławna. To polecam bardzo. Było bardzo fajne. Takie też czytałam, jak byłam młodsza. A fajne było. No dobrze. A Magiczne drzewo ci się podobało? Jakie Magiczne drzewo? Magiczne drzewo czytałaś? Aha, czytałam. Ale to będzie moja lektura w sumie też. A. Teraz po tej lekturze, bo teraz... Po tej lekturze, bo teraz czytam. Będę lekturi. Lekturi? Co dużo bila. No, chyba tak. Teraz mam lekturę Dynastia Miziołków i ta książka jest tak nudna, tak wkurzająca, ja jej tak nie lubię. Serdecznie nikomu nie polecam. Na 60 stronie, a jest ich 200 i muszę to po feriach przeczytać. Znaczy, no, feria. Ale właśnie po tym będę miała Magiczne drzewo i w sumie jedyna część, którą czytałam, to było Czerwone krzesło i właśnie taką też będę miała lekturę. I pamiętam, ta książka była taka super, mimo że była taka, miała takie małe literki, to też bardzo mnie denerwuje w książkach, bo ja muszę mieć duże literki, żeby to w ogóle przeczytać. To była bardzo fajna. Bardzo mi się fajnie ją ten... O czym ja? O jakiej książce mówiłam? Magiczne drzewo. Bardzo mi się fajnie ją czytało. Ale te białe strony mnie tak przytłaczały. O, najgorzej. No i tak razi w oczy, tak czytasz, ona takie białe jak kartka, jak ściana. No. Ale takie moje top 3 książki. W sumie Herstopper też mi się mega podobało. Herstopper to była... Nie wiem, czy nie... No, czy czym czujesz. Tak. Pierwsze miejsce myślę, że dostałby nawet... Herstopper. Drugi Akademia Pana Kleksa. Trójeczka byłaby to... To jest trójeczka. Trójka byłaby to... Bo akurat tą będę czytać. Sorki, już nic nie. Trójka byłaby to ta. Karolcia. A czwóreczka to myślę, że ten Magiczny kotek. No, ale fajne są. W sensie ja też nie czytam za dużo książek, jak teraz nie mam czasu, a wakacje za to dużo czytam. Ile macie lat? No przecież mówiliśmy o tym. Wiemy ile mamy. To mi się pytanie super podoba. Dostałam pytanie, studia w kierunku konkretnego zawodu, czy prosto dla rozrywki i posmakowania udziałami? Ale pewnie posmakowania życia po prostu. A więc tak, jeżeli chodzi o moje studia, to jest jakby rozmowa bardzo ważna. To znaczy, co studiuję? Uwaga, bo jeszcze wam nie mówiłam. Tak, nie mówiłam. Specjalnie to trzymałam na Q&A, żeby było ciekawie. Jestem, jak się domyślacie, jeżeli oglądacie nasze filmiki, jestem we Wrocławiu. Studiuję we Wrocławiu. Normalnie mieszkaliśmy w Kaliszu, teraz jesteśmy we Wrocławiu. Znaczy, ja jestem we Wrocławiu, to też mam w Kaliszu, sorki. Dobra. Olka na chwilę zniknęła, ale ja wam opowiem. Studiuję we Wrocławiu i przeprowadziłam się tutaj. Mieszkam z Mateuszem normalnie w mieszkaniu i on też studiuje tutaj we Wrocławiu. Dlatego całe szczęście właśnie jesteśmy razem i się dostaliśmy obydwoje do Wrocławia. Studiuję na Uniwersytecie Medycznym imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu.
reklama mojego uniwersytetu. Mam nadzieję, że mi za to zapłacą. Oczywiście żartuję, ale tak, jestem na pierwszym roku i studiuję położnictwo, moi drodzy. Studiuję położnictwo, takiego wyboru dokonałam i to, czy jest to wybór just for fun i dla rozrywki, i dla poznania życia, czy jednak jest to kierunek, z którym planuję dłuższą przyszłość, to jest jednak bardzo dobre pytanie, bo myślę, że ta odpowiedź może się jeszcze zmienić przez najbliższe 5 lat, bo tyle trwają studia położnicze. Myśląc przyszłościowo, wydaje mi się, że chciałabym zostać położną. Myślę, że mogłabym być położną. Podoba mi się na tym kierunku bardzo. Mam bardzo fajne koleżanki, spoko wykładowców, uniwersytet jest ogólnie okej. Okay. Oczywiście jak zobaczyłam plan na drugi semestr, to się zasmuciłam. Nie popłakałam, ale zasmuciłam, bo mamy teraz straszny plan i wiecie, siedzenie na wykładach do godziny 20. 3 razy w tygodniu to jest po prostu jednak dużo. Ale kilka też wykładów mamy online, także też to nie jest tak, że od 7.30 do 20.00 będę na uczelni, no, oprócz jednego dnia, ale pozostałe jednak mam troszeczkę lepiej, chociaż no, są to takie godziny 7.30, 20.00, pół na pół, takie wiecie, z 3-godzinnym okienkiem i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie, ale póki co bardzo mi się podoba. Na ten moment wybrałam położnictwo nie dla rozrywki, dla po prostu nie mam gdzie indziej iść i tak dalej. Długo się wahałam. Myślę, że zrobię osobny film o tym, gdzie chciałam iść, prawda, co tam po maturze i tak dalej. Byłam na profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym w liceum w Koperniku w Kaliszu, z czego też jestem bardzo jakby zadowolona. Też mi się bardzo podobało w liceum i jestem ogólnie bardzo zadowolona z całej mojej takiej drogi edukacyjnej mimo wszystko. Zresztą ja jestem w ogóle w życiu praktycznie ze wszystkiego zawsze zadowolona. Jestem mimo wszystko optymistką, także to mi się bardzo podoba i ogólnie na ten moment cieszę się z kierunku położnictwa. Są wzloty i upadki, ale patrząc na to, że dzisiaj miałam ostatni egzamin w sesji, zdaję wszystko, no to jakby nie mam się co smucić, prawda? To nie jest takie, że po prostu mi się tutaj nie podoba, że ja czuję, że tu nie pasuje. Ja czuję, że naprawdę mogłabym wiązać swoją przyszłość z tym zawodem i póki co jestem na położnictwie, ale nie mam pojęcia, czy na przyszły rok nie strzeli mi amba i nie stwierdzę, idę na psychologię, albo na fizjoterapię, albo na lekarski, albo na kosmetologię, na cokolwiek. Nie mam pojęcia. Ale zobaczymy. Jeżeli się cokolwiek będzie działo, cokolwiek się będzie zmieniało, to też na pewno będziecie widzieli, bo raczej będziecie widzieli. Nie planujemy zniknąć, stąd planujemy być. Skończyłam temat. Jestem na położnictwie, jestem generalnie z myślą o tym, że jednak jak ktoś studiuje, to chce to studiować z pasji, z powołania, że to co robię, to jakby chce to robić, nie żeby spróbować, zobaczyć jak to jest, poznać, ale jeżeli się tak wydarzy, że po prostu coś mi nie będzie odpowiadać, zmienię zdanie, stwierdzę, że to nie dla mnie, chcę coś innego, cokolwiek mi się zmieni, po prostu to zmienię. No więc podsumowując, jeżeli coś mi się zmieni, to zmienię, jeżeli nie, to nie, ale na ten moment jestem bardzo zadowolona z tego kierunku, pomimo tego, że dużo osób mówiło mi, że to nie jest najlepsza droga, ale sporo osób też mi mówiło, że w sumie wyglądasz na taką przyszłą położną i nadawałabyś się, więc w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment kierunek konkretnego zawodu, ale przy tym też jest rozrywka i posmakowanie życia, jakby nie patrzeć. Ile miałaś chłopaków w swoim życiu? Ile miałaś chłopaków? Ty najpierw. Nie wiem. Ale takich w przedszkolu nie liczymy, nie? To zależy jak liczyć. Jeżeli takich ustalonych, dogadanych, że obydwoje potwierdziliśmy tak sobie, że tworzymy związek. Tak. Oprócz Mateusza jednego. Serio? Mhm. Z Mateuszem dwa, to powiedzmy dwa. Z Mateuszem. No, a czyli jakby dwóch. A wiesz co, tak podobnie się składa, bo ja też miałam dwóch. Tak? Z obecnym. O, jaki słodki. No, Edward. Wszystko i nic, trzy, pozdrawiamy. Słodziutkie te komentarze. Fajny kotek na profilowym. Już was odkryłam, że przy niej zostaje na dłużej, powodzenia to normalnie. Takie słodkie komentarze. I zadane zostało pytanko. Czy znacie może zaksiążkowane, co myślicie na ich temat? No i czy polecamy jakieś książki? I ostatnie, czy polecacie, czy czytacie popularne książki, na przykład z polskiego BookToka, na Rodzinę Monet i typy. To tak po kolei, czy znamy zaksiążkowane? Znamy, jasne, że znamy. Na YouTubie myślę, że są bardzo znane. Co o nich myśli, co myślimy na ich temat? Nie wiem, w sumie nie poznaliśmy ich w ogóle, nie widzieliśmy ich nigdy na żywo, na żadnych targach ani nigdzie.
jednak no wydaje mi się, że są spoko. Fajnie, że tworzą taką super booktubową społeczność. Bardzo fajne są. Są chyba, nie wiem, czy są najpopularniejszymi w ogóle booktuberkami, mi się wydaje, w Polsce. Chociaż no nie mam pojęcia, ale no je chyba, one chyba są bardzo popularne i rozpoznawalne. No. Ja niestety w sumie nie oglądam zbyt dużo YouTube'a, ale zaksiążkowany znam, oglądam no w sumie małych filmów, ale no, ale znam na tyle, że tak w miarę lubię. I w sumie co? Spoczko. Bardzo fajne dziewczyny. Czy polecam jakieś książki? Tak. No mówiliśmy w sumie. Tak, moja top piątka i ten. Ale to zrobimy jeszcze filmik na pewno, bo też były właśnie propozycje jakichś filmów. Jeszcze jedno było. Aha, czy czytacie popularne książki z polskiego BookToka, na przykład Rodzina Monet? Ja nie czytałam Rodziny Monet. Ja zaczęłam, ale tak mi się to dłuży. Ja nienawidzę takich długich książek z takimi małymi literkami. No. Ale fajnie zaczęła. Jakby miała dużo literki i mniej stron, to bym przeczytała. Z takich popularniejszych mi się wydaje, że jakby śledzę w miarę to, co jest popularne, ale też bardzo filtruję to, co jest popularne, bo ja do takich popularnych pozycji jestem dosyć nastawiona sceptycznie mimo wszystko. No, nie jestem przekonana. Jeżeli to jest faktycznie fajna książka, to spoko. Ale jeżeli są to takie nahypowane jakieś powieści, takie, które wiem, że średnio mi się spodobają, to raczej nie. Maraton, dobra. Będą robione maratony, mi się wydaje. Jakieś tam vloczki, pierdołki będą jeszcze na kanale. Czy lubisz jakieś filmy lub seriale? I książka czy film lub serial? Film lub serial. Zdecydowanie. Nie książka. Oczywiście, że nie. Jak? Kto lubi czytać? Wiesz, że prowadzisz kanał, który się nazywa Oczytane i mówię większość książka. Ja lubię książki, ale czytać nie lubię. Ja jeżeli miałabym wybrać książka czy film lub serial, to bardzo zależy od tytułu. Teen Wolf czy Flawless? Nie możesz mi mieszać mojego ukochanego serialu i mojej ukochanej książki. Mogę! Nie, nie możesz tak mogę. Robić. Mogę, dawaj. No to niesprawiedliwe. Flawless czytałam raz i mnie zachwyciło. Myślę, że jakbym zrobiła piąty reread, to by mi się trochę już jakby znudziło. Dawaj. Teen Wolf oglądałam 6 razy. Dawaj, dawaj! No emocjonalnie bardziej przeżyłam Teen Wolf, bo to jest jednak serial i ja go oglądam i ja się wczuwam i to wiecie, inaczej działa. Ale i tak wybrałabym Flawless mimo wszystko. Nie rozumiem, kochana. Film czy serial? No, serial. Wolisz seriale niż filmy? No, oczywiście. A wolisz Akademię Pana Kleksy? No, to zgubię pytanie. W książce czy w filmie? W filmie. Byliśmy wczoraj? No. Przedwczoraj w kinie. Ale można na przykład zadać Akademia Pana Kleksa, książka czy film, ale ten stary film. No, Akademię Pana Kleksa z Olcią i z Kamą, pozdrawiamy. Kurczę. Ale Akademia Pana Kleksa, na przykład książka, a stricte film ten stary, to książka. O, ja nie pamiętam już książki w sumie. Bo ten film był taki przytłaczający. Ten nowy? Nie, ten stary. A. Jak ten nowy, to był w ogóle od książki, od filmu lepszy. A. Ja byłam to stary. Fajny był. Myślę, że musimy więcej poopowiadać, nagrać jeszcze jakiś filmik o typu książka czy film. Na przykład, ale... I w konkretnej tematyce. A więc jeżeli miałybyśmy dalej kontynuować tę rozmowę, to myślę, że zrobiłby się kolejny odcinek. Co by na to? Nagramy film typu książka versus film. Dobrze, a więc co? Kończymy ten film. Tak. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że żadnych pytań nie pominęliśmy. Jeżeli tak, to zostawcie je w komentarzu i z chęcią na nie odpowiemy. I zachęcamy do zostawienia lajka, subskrypcji i komentarzu. Tak jest. Na ile mamy najwięcej lajków pod maratonem? Nie wiem, muszę zobaczyć. 47 lajków ma pierwszy maraton. I on jest najczęściej w sumie oglądany. Na 50 lajków nagrywamy kolejny maraton czytelniczy. 24 godziny. No Jezu, ile będziemy zbierać tych lajków? Na 40 lajków. Okej. Okay.